Siemano, z tej strony MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale i jak możecie zauważyć, znajdujemy się w kolejnym odcinku, w którym będę wbijał do was na serwery. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście, żeby wasz serwer pojawił się w odcinku, wystarczy wbić na mojego Discorda, do którego macie link w opisie. Jak już wejdziecie sobie na tego Discorda, wystarczy wejść na kanał tekstowy serwery Minecraft i tam wypisać IP, wersję, no i dodać mnie na whitelistę, jeżeli ta whitelista jest. Na starcie fajnie by było, jakbyście zostawili też łapę w górę i zasubskrybowali ten kanał, bo filmy pojawiają się codziennie. W dzisiejszym filmie wbijamy sobie na serwer, na który miałem wbić w poprzednim odcinku. Jeżeli nie widziałeś tego odcinka, to serdecznie zapraszam cię w kartę. Jak możecie zauważyć, znajdujemy się na serwerze i jest dosyć dużo graczy. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy na tym serwie. O, już tutaj, jak możecie zauważyć, wszyscy piszą cześć. Siemanko, jesteś na odcinku. Z tego co widzę, na serwerze jest naprawdę mega, ale to mega dużo budowli. Ja tutaj mam nawet itemy, więc chyba ktoś grał na moim koncie, tak mi się wydaje. No bo skąd bym miał te wszystkie itemy? Belgium.pl, specjalnie dla ciebie zbudowaliśmy pomnik Andrzeja Kaktusa. O kurde, o kurde, jaki fajny Andrzej Kaktus. Patrzcie to, patrzcie to, jaki prezent dostałem wbijając na serwer. Mamy pomnik Andrzeja Kaktusa, słuchajcie, na serwerze widza. Prosimy o autograf, zewsu administracji. Dobra, proszę bardzo, prosimy o autograf, hehe, dobra. MWK tu był. Okej, dobra, proszę bardzo. Autograf, okej, dobra, proszę bardzo, wpisujemy. Jest autograf by Pelżuan.pl. Więc jak możecie zauważyć, to tak się prezentuje ten pomnik od wewnątrz. Czy coś tutaj jest? Rodzinka Andrzeja Kaktusa, co jest? Nawet tutaj Andrzej Kaktus ma swoją rodzinkę. Ej, czy to jest jakiś parkour? Ej, myślałem, że to jest parkour, tak wygląda. Więc tak się prezentuje pomnik Andrzeja Kaktusa. Wygląda naprawdę spoko, co my tutaj mamy? Patrzcie, jaki mob grinder. Wow, jaki mob grinder. Ej, w ogóle jaki tutaj domek ogromny jest. Tu jest wielki posąg. Ja już zdążyłem go zauważyć i naprawdę mega mi się podoba. Jak możecie zauważyć, tutaj na górze jest w ogóle wioska chyba villagerów. Co jest? Ej, patrzcie, jakie tutaj to jest kozackie w ogóle. Wow. Ej, ja jestem nadal w szoku, że komuś chce się budować tyle budowli. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Widzicie, ile na tym serwerze jest budynków? Masakra. Dobra, idźmy sobie po kolei. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj odwrócony domek. Co jest? To jest odwrócony dom? Ej, patrzcie to! Mamy dom, który jest odwrócony do góry nogami. Jak możecie zauważyć, w środku prezentuje się to następująco. Mamy tutaj parę skrzynek z itemami, a na drugim piętrze, co my tutaj mamy? Aha, na drugim piętrze mamy tutaj też skrzynki. Czyli generalnie ten dom nie jest zamieszkały z wiadomych względów, no bo jakby, no wiecie, to jest dom odwrócony do góry nogami, więc jakby nie patrzę, dziwnie by się w nim mieszkało, serio. Ale tutaj zaraz koło tego domu mamy kolejną rzecz i tą kolejną rzeczą, jak możecie zauważyć, nie mam pojęcia, co to jest, dlatego zapytałem na czacie. To jest farma owiec. Jak to jest farma owiec? Tylko jeszcze ich tam nie ma. Aha, czyli to jest farma owiec, która, słuchajcie, jak możecie zauważyć, no jeszcze nie działa, bo nie ma żadnej owcy. Ej, co to jest za wielki budyneczek? Czy coś tutaj jest? Wow, masa mobów. Nie mam pojęcia, co to jest. To jest chyba w trakcie budowania, tak mi się wydaje. Tutaj mamy jakiś... Ktoś wysadził domek. O nie, ktoś wysadził domek, widzę, najgorzej. Co jakiś czas są golone z wełny, która trafia do skrzyni. Okej, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Możecie zauważyć, tutaj mamy jakiś zamek. Tutaj znajduje się zamek. Okej, zobaczmy, co to za zamek. Dwór własności Nelly. Okej, wstęp tylko dla znajomych. My chyba jesteśmy znajomymi, skoro możemy tam wejść. Mamy tutaj konia, który nazywa się Servus. Co jest? I mamy tutaj osła, który nazywa się Rebus. Wytyfy, o co tutaj chodzi? Mamy też pieska, który nazywa się Harry. I po drugiej stronie mamy też kota, który nazywa się Arabeska. Okej, mega spoko. Tutaj co to jest? Andrzej Kaktus! Jak możecie zauważyć, Andrzeja Kaktusa nie może zabraknąć. Dobra, idąc dalej, jak możecie zauważyć, ten zamek... Co jest? Ten zamek jest taki wielki. Dobra, idziemy dalej i z tego co widzę, tutaj mamy wioskę. Okej, i to się wszystko zgadza, bo jak możecie zauważyć, administrator napisał, że to jest wioska, więc to jest wioska, ale nie mogę... O, nie mogę... Ej, ej, a... Bardzo ładnie, bardzo mi się tu podoba. Ej, mega spoko jest ta wioska, w sensie serio. Ładnie to jest w ogóle wszystko połączone, zamek z wioską. Patrzcie, mamy tutaj nawet zjeżdżalnię. Co jest? Tu jest zjeżdżalnia, zjeżdżamy sobie w Minecraft. Oh yeah. Szybka zjeżdżalnia, chyba to powinna być zjeżdżalnia z łódką, to by było chyba szybciej. Tak mi się wydaje, bo jak możecie zauważyć, to naprawdę mega długo trwa. Ale może właśnie jest zamysł, żeby zjeżdżać tutaj łódką. Ej, spróbujmy sobie zjechać tutaj łódką, serio. Więc dajemy sobie łódkę i wsiadamy. Wsiadamy, byczki, no i teraz to można, słuchajcie, stąd zjeżdżać. I pyk, zakręcik. I teraz wbijamy się do basenu, na pełne, pyk. Proszę bardzo. I jesteśmy elegancko w basenie. Ej, mega spoko zjeżdżalnia. Wow,
jaki hotel ogromniasty, co jest? Ale kozacki. Tutaj mamy chyba restaurację, czyli miejsce, w którym można na chillu sobie usiąść i coś zjeść. Tu jest chyba recepcja. Bez sensu, że nie mogę tutaj niczego dotykać. Idziemy jeszcze, słuchajcie, na górę, zobaczyć, co się znajduje na tej górze. Fajnie, że zrobią nam tutaj pokój. Z tego, co widzę, to jest dalej w budowie, bo tutaj było puste piętro. Ale tutaj, jak możecie zauważyć, mamy elegancko drzewka, które sobie rosną. I mamy elegancki basenik. Oh yeah. I mamy tutaj jakiś prosty domek w Minecraft, który nie jest w ogóle skomplikowany. I to niezbyt dobrze wygląda przy tym hotelu. Ale sam w sobie hotel wygląda naprawdę mega kozacko. Patrzcie, jaka to jest wielka w ogóle tutaj konstrukcja. Co jest? Dobra, więc lecę sobie za tym ziomeczkiem i zobaczymy, co nam teraz pokaże. Ej, jestem mega ciekawy. Wow, co tutaj? Ej, tutaj chyba będzie jakaś kopuła budowana. Tak to przynajmniej wygląda. Okej, no lecę za tobą cały czas, mordeczko. Cały czas za tobą lecę. Wow, co to jest? Co to jest? Patrzcie, jakie budowle w ogóle. Ej, co? Ej, nigdy czegoś takiego w Minecrafcie nie widziałem. Poważnie, wow, jakie domeczki. Jakie domeczki, patrzcie to. Czy wy to widzicie, Andrzej Kaktus V2? No to się zgadza, to się zgadza. Ej, ale porąbane są te chaty, naprawdę. I patrzcie w ogóle, jaki słodziaśny mamy tutaj zameczek. Ej, mega kozacki zameczek, serio. Taki, kurde, dla księżniczki czy coś. Ten zamek jest też, jak możecie zauważyć, w budowie. Ale mamy też tutaj zarąbistą, słuchajcie, czaszkę szkieletora. Ej, patrzcie to. To wygląda naprawdę mega kozacko. Patrzcie, tutaj mamy jakieś więzienie w ogóle. Co jest? Ej, patrzcie. Patrzcie, jakie strzeżone jest to więzienie. Tutaj jest strefa 52. Wow, wow, patrzcie, jakie tutaj są zabezpieczenia w ogóle w środku. Ej, o co chodzi? O co chodzi, amigo? Ej, stąd nie można totalnie wyjść. Dobra, tepnąłem się na spawn i jak możecie zauważyć, bo my tutaj w sumie wszystkich budowli nie ogarnęliśmy. Mamy tutaj na przykład bank. Zobaczmy, co jest w banku. Zamykamy na noc. Otwarte dla zwiedzających. Okej, wejdźmy sobie do środka i zobaczmy, co my mamy tutaj w banku. Okej, recepcja. Recepcja, okej. Dzwonię dzwonem. Teraz mogę dzwonić dzwonem. Wcześniej nie mogłem, ale chyba nikt tutaj do recepcji nie przyjdzie, z tego, co mi się wydaje. Tu jest bank. No widzę, byczku, że jest bank, widzę, widzę. Co my tutaj mamy? Mamy skarbiec. Co jest? Ej, możemy znowu ukraść widza. Czaicie? Już raz to zrobiliśmy, znaczy dobra. Nie będę tutaj baitował, nie okradłem widza. Tutaj mamy jakiś gabinecik jeden. Okej, mega spoko. A tutaj mamy drugi gabinecik. Okej, mega spoko budyneczek. Jak możecie zauważyć, tutaj mamy jakiś domek. Co w tym domku się... Chodź za mną. Okej, idziemy za ziomeczkiem, zobaczymy, co on nam ciekawego pokaże. Ej, w ogóle tutaj jest kolejka. Patrzcie, jaka ta kolejka jest długa w ogóle. Patrzcie, tu jest jakaś chatka. Okej, dobra, przy tej chatce się ziomeczek zatrzymuje, więc on nam napisze pewnie, czyja to chatka. My wejdźmy sobie do środka. Jak możecie zauważyć, są tutaj dwa pieski, więc słodziaśnie. Idziemy sobie do góry. Tutaj drewniana willa, no widzę właśnie. Ej, mega spoko. Ale dobra, mordeczki, lecimy sobie dalej. I jak możecie zauważyć, tutaj też są jakieś domki. Co jest? Ej, tutaj coś musiało konkretnie wybuchnąć, nie? Ej, ale domeczki naprawdę wyglądają mega zarąbiście. Serio, mega mi się podobają. Wejdźmy sobie do środka. I tak jak myślałem, te domki są tutaj, słuchajcie, puste, ale to nic nie szkodzi. Tu będą powstawały budowle na nowy świat. Aha, okej. Patrzcie, mają nawet McDonalda. Nawet McDonalda mają na serwie. Co tutaj się dzieje? Menu: hamburger, nuggetsy, frytki, Coca-Cola. Zestaw 1. Coca-Cola, frytki, hamburger. Ej, zarąbiste. Tutaj, jak możecie zauważyć, mamy masę takich samych domków. I jest to, słuchajcie, chyba farma villagerów. Tak mi się wydaje. Tak to wygląda, bo jest tutaj farma. Mają tutaj, słuchajcie, te przedmioty, które mają właśnie zazwyczaj villagerowie. Więc słuchajcie, to był pierwszy serwer. Możecie dać znać, jak wam się podobał. Mi osobiście naprawdę mega siedzi. Mega dużo budowli, mega zarąbiście rozwinięty serwer, bo gra na tym serwerze po prostu dużo ludzi. Więc słuchajcie, przejdźmy sobie do następnego serwera. Dobra, jak możecie zauważyć, wbiłem na kolejny serwer. I jak możecie zauważyć, na serwerze jest Gajowilk i Marcelina. I napiszemy im: siemanko, jesteście na odcinku. Jak możecie zauważyć, w ogóle mam game moda. Ej, zarąbiście, że pomyśleli, że mam game moda, naprawdę. I z tego, co widzę, jest tutaj parę fajnych budowli, które mam nadzieję, że właśnie tutaj ziomeczki mi zaprezentują. Dzień dobry, super. Zauważcie, że na tym serwerze nie widać totalnie ników. I w sumie to nie wiem, za kim mam iść, ale chyba za nim, za tym ziomeczkiem, który ma właśnie elytrę. Więc idziemy za nim i zobaczymy. Okej, dobra, idziemy za nim, co on tutaj nam pokaże. Co to jest? Olga Wekowska, Gaja Wilkowska, aha. To jest nasz dom, dobra. To jest nasz dom, okej, dobra. Wow,
Patrzcie, jak tutaj jest ładnie to wszystko wybudowane. Ej, co jest? Ale ładnie zbudowane. Serio. Wow. Ej, wow. Jestem naprawdę w konkretnym szoku, że ktoś sobie, słuchajcie, tak udekorował zarąbiście domek w Minecraft. Ej, naprawdę. I w ogóle, ej, ten domek z zewnątrz totalnie tak nie wygląda, jak wygląda wewnątrz. Patrzcie, jakie to jest w ogóle wielkie. Co jest? A to była zwykła góra. Patrzcie, ile tutaj mamy jakichś zarąbistych pokoi. Wow, 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 wow. Jestem naprawdę w konkretnym szoku. Łazienka. Wow, patrzcie, jaka modern łazienka w ogóle w Minecrafcie. Tutaj mamy jacuzzi chyba. Tak, to jest jacuzzi, kozak jacuzzi, oh yeah, oh yeah. Idąc dalej, mamy tutaj, słuchajcie, kolejny pokój, pokój dla zwierząt, okej. Mamy pokój dla zwierząt bez zwierząt, bardzo fajnie, tutaj, tutaj nie wiadomo co jest, ale mamy, słuchajcie, akwarium bez rybek, ale fajnie, fajnie, naprawdę mi się podoba. Idziemy sobie dalej, co? To jest takie wielkie, to jest takie wielkie, ej, że komuś się chciało to budować, to jestem, a, tutaj będzie kolejny pokój pewnie, to jestem naprawdę w konkretnym szoku, patrzcie, jakie to jest ogromne, jaka biblioteka w ogóle, co jest, ej, jaka zarąbista, patrzcie, macie nawet drabinki do wchodzenia na górę, żeby wziąć sobie jakąś lekturę, na przykład, o, proszę bardzo, idziemy sobie dalej i tutaj ostatni pokój, jak możecie zauważyć, nie wiadomo co to za pokój, ale to jest chyba takie studio do rozmów albo jakiś gabinet, wiecie o co chodzi, coś w tym stylu. Ej serio, pomyślelibyście, że ten domek jest tak ogromny wewnątrz, bo ja w życiu. Ej, w ogóle mamy tutaj mojego skina, co jest? Ej, ktoś wybudował mojego skina, dobra, ej, bo oni mnie topnęli. No widzę, 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 widzę ten pomniczek. Ej, naprawdę śmiesznie, patrzcie jakie nam oczy zrobili. Chociaż w sumie to mało podobny jestem, z tego względu, że oczy mam gdzie indziej, ale sam fakcik, naprawdę, naprawdę spoko. Przepraszamy, że tak brzydko, nie, nie jest brzydko, naprawdę spoko. A tutaj mamy, słuchajcie, latarnię morską, którą jak możecie zauważyć, normalnie świeci w nocy, chodź tu do mnie. Okej, dobra, idę do ciebie, byczku. Co to tutaj jest? Podziemne schronisko i zoo. Co jest? Czy tu będzie naprawdę masa zwierząt? Wow! Wow! Patrzcie to! Patrzcie, jaki wielki zwierzyniec w ogóle! Masa kotów! Ej, jak ktoś lubi koty, to to jest idealne miejsce dla niego, naprawdę. Ej, mega zarąbiste. Tutaj niżej też coś mamy. I tutaj mamy zoo mordeczki. Jak możecie zauważyć, tutaj mamy lamę. Czy coś tutaj będzie? Tutaj są lisy, patrzcie, jakie kozackie. Wow, ej, jak zrobiło się jasno w ogóle, jak oni to zrobili? Czy ja mam, a, efekt night vision, tak myślałem, proszę. Ale myślałem, że tutaj jest jakiś zwierzaczek, no ale dobra, nieważne. Tutaj, jak możecie zauważyć, mamy pandy baobao, więc zarobiście. Tutaj mamy, słuchajcie, króliczki, mamy tu żółwie, tutaj mamy rybki, wielkie akwarium. Ej, i patrzcie, i to jeszcze nie koniec, bo tutaj jest kolejne pomieszczenie i tym razem mamy tutaj pieski. Mamy tutaj masę piesków i to jest ich taki domek. Aha, i tutaj mamy, słuchajcie, różne kolory właśnie ich legowisk. Naprawdę ładnie to wygląda, serio. Okej, dobra, jak możecie zauważyć, zostaliśmy gdzieś tepnięci. Co jest? O co tutaj chodzi? Patrzcie, jakie małe item rejmy tutaj są. Ej, to może być bez kitu Among Us. Czy wy to widzicie? Ej, naprawdę widzowie zbudowali tutaj grę Among Us. Ej, jestem w naprawdę potężnym szoku. Patrzcie to w ogóle. Ta postać za mną idzie teraz. Ja nie mogę. Ej, ale mocne w ogóle. Co? Co tu się wydarzyło? Pato, jeszcze teraz jestem bez kitu, jestem postacią Iza. Ja pierdyle. Co tu się wydarzyło, mordy? Czy wy to widzicie? Z tego co widzę, to jest bez kitu Among Us. Możemy grać w Among, ale mapę jeszcze nie skończyliśmy. Aha. Ej, to ja proponuję, że zagramy sobie w Amonga właśnie na tym serwerze z tymi widzami, ale już w następnym odcinku, jak raz, jak oni skończą tą minigierkę i zobaczymy, może coś na tym serwerze do tego czasu jeszcze dobudują. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, strzelajcie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie. Jeżeli chcecie, żeby wasz serwer pojawił się w odcinku, zapraszam na Discord, na kanał tekstowy serwery Minecraft. Tam wypiszcie wersję IP. No i oczywiście dodajcie mnie na whitelistę, jeżeli ona jest. Ja byłem MWK, widzimy się już jutro i siemanko.